Jak zostać YouTuberem? Zaraz. Jak zostać twórcą? Wiele osób zastanawia się ostatnio, jak zostać YouTuberem i czy w ogóle nim zostać, więc w dzisiejszym filmie chciałbym poruszyć taką różnicę między YouTuberem a twórcą, powiedzieć troszeczkę o kosztach z tym wszystkim związanych, bo to jednak nie są małe pieniądze, oraz o czasie z życia, jaki jest wyrzucony, bo nie jest to chwila, żeby nakręcić film na YouTube, także zapraszam. Na początek różnica między YouTuberem a twórcą. YouTuber jest to osoba, która tak naprawdę nie daje od siebie nic. Robię jakieś głupie tagi, challenge, hole zakupowe i jak widać nie daje od siebie nic, nie chce nic zmienić w świecie, nie ma tak naprawdę nic od siebie do przekazania. Jest to fajne, łatwe, przyjemne, śmieszniaste, jak to niektórzy określają, ale tak naprawdę czy warto to robić, czy warto robić nic? A jeżeli chodzi o bycie twórcą, tutaj osoby już dają naprawdę dużo od siebie, wiedzą co chcą przekazać i wiedzą w jaki sposób chcą to przekazać. Chcą naprawdę coś w tym świecie zmienić, chcą komuś pomóc, chcą komuś doradzić i chcą, żeby ich doświadczeniem żyło się komuś lepiej. I to jest fajne. I w moim przypadku właśnie widzicie, że ja mam już doświadczenie w życiu, w byciu hejtowanym, w dręczeniu w szkole, w hejtowaniu mnie. Dlatego ja tutaj przekazuję wam takie treści. Ale oczywiście twórca nie musi jakoś tak zmieniać tego świata. Może na przykład pokazać pogląd na jakąś daną sytuację z innego w ogóle światła, z innego punktu widzenia. To naprawdę jest dowolne. I jeżeli wybierasz tą drogę, żeby nie być YouTuberem, tylko być twórcą, zastanów się, co chcesz przekazać. Mogą być to jakieś fajne ciekawostki, może być to coś fajnego, ciekawego, ale zastanów się, w jaki sposób chcesz to przekazać i w jaki sposób chcesz to zrobić, aby inni to obejrzeli, aby innym się to spodobało. Teraz każdy wybiera tą opcję, że chce być YouTuberem, chce być sławny, chce coś robić dla kasy, żeby jeździć na te wszystkie eventy jako YouTuber, bo czasami zazwyczaj jak zaprasza się kogoś jako twórca na te eventy, ja po prostu tak patrzę i jakaś taka osoba, nie będę rzucał nazwiskami, nie będę obrzucał nikogo za przeproszeniem, ale widzę jak ktoś dostaje zaproszenie jako twórca. I tak widzę to, czy ta osoba jest twórcą? Osoba, która robi śmieszne filmy na YouTube, wygłupia się jakoś przed tą kamerą? No nie wiem, wydaje mi się, że nie jest warto w życiu być sławnym, zrobienia tak naprawdę niczego. Bardziej warto by było być sławnym z pasji, z tego co kochacie robić. Jeżeli siedzicie przed kamerą, powinniście się czuć dobrze, swobodnie, powinniście jakoś tak mówić, jakoś pachać taką energią do tej kamery, do tych potencjalnych widzów, którzy są właśnie przed kamerą. I tak samo jeżeli chodzi o montaż tych filmów, nie powinno wam to sprawiać żadnego kłopotu i tak dalej. I czasami właśnie widzę, jak ktoś mówi, że o nie, teraz będzie musiał montować. No to skoro nie sprawia mu to radości, to tak naprawdę wydaje mi się, że nie jest to coś dla niego. I żeby stać się sławnym, albo po prostu, żeby czerpać satysfakcję z tego, co się robi, nie trzeba być YouTuberem. Wystarczy, nie wiem, śpiewać, malować, tańczyć. Nie wiem, nie będę rozgadywał się na temat tego, ponieważ powstał już taki filmik tutaj o inspiracji i o tym wszystkim, o pasji tak naprawdę. Jest to naprawdę dobry filmik, także odsyłam do niego, tam sobie obejrzyjcie i tak naprawdę z takich rzeczy, które wy kochacie, możecie też być sławni, możecie zrobić z tego pożytek, bo wiadomo, ktoś może sobie śpiewać dla siebie, na przykład. Dobra, nie dam takiego przykładu, ale na przykład gdybym miał śpiewać, nikt by to raczej tego nie przyjął, bo ja nie mam takiego głosu, ale ja mogę sobie śpiewać nawet dla siebie i to też może wam sprawić radość, naprawdę, to nie jest nic złego, to jest może i mała rzecz, ale naprawdę może wam sprawić radość, nie musicie od razu tego stawiać na YouTube czy gdzieś tam, ale jak kiedyś się pokusicie, wstawicie, może, nie gwarantuję wam tego, ale może sprawi wam to bycie sławnym, być YouTuberem, nie wiem, piosenkarzem, no wiadomo, no, że no, piosenkarz to tam coś tam z YouTube'em też się wiąże, bo te wszystkie filmy są na YouTubie i tak dalej. No i teraz koszty, to już jest naprawdę temat rzeka. Jedna z takich spraw, jeżeli stwierdzicie, że chcecie być YouTuberem, twórcą czy tak dalej. Można nagrywać aparatem, jak robię to ja, można nagrywać również telefonem i to też nie jest jakaś taka super jakość, ale jest już to jakaś taka jakość, której możecie coś przekazać. Tu już powiedziałem troszkę o obrazie, a teraz tak samo, jeżeli chodzi o dźwięk. Może być to mikrofon jakością, powiedzmy sobie, 300 zł. Może być to mikrofon, powiedzmy sobie, jakości iPhone'a, czyli tam 2500. Ale może być to też sprzęt warty 2000, tak jak słyszycie teraz. I jest to naprawdę wielka dowolność. Jeżeli nie czujecie się na siłach, jeżeli nie macie pewności, czy się jakoś wybijecie na tym YouTubie, to naprawdę nie inwestujcie w taki sprzęt, który jest wart tysiące. Dlatego, że przy najmniej optymistycznym scenariuszu zostaniecie z luszczanką wartą kilka tysięcy, z mikrofonem wartym też z 1000 zł. I tak naprawdę nie będziecie mieli co z tym zrobić, ponieważ nie wszystko tak naprawdę wskazuje na to, że się uda. Mimo ciężkiej pracy i tak dalej, naprawdę nie każdemu jest pisane to, że się uda. A jeżeli chodzi o mnie i o mój sprzęt, dobra, to jest nieważne. Ja już po tylu latach na YouTube i po tylu próbach, to naprawdę chyba zasłużyłem już na dobry sprzęt, prawda? No i czas.
stracony czas. Może i nie jest to do końca stracony czas, ponieważ kręcenie fajnie coś, ale jednak na czas kręcenia będziecie przez cały czas wyłączeni z życia i są to plus minus 2 dni, dlatego że no, kręcenie to są jakieś 2 godziny, na przykład w moim przypadku, później montaż to jest 1 dzień, później jeszcze nakładanie jakichś poprawek, no to zejdzie cały 2 dzień, żeby sobie nałożyć poprawki, żeby to fajnie wyglądało. Także no, stracony czas naprawdę tutaj góruje i wchodzą w to jeszcze jakieś prowadzenie fanpage'a, prowadzenie Snapchata, Instagrama, zrobienie też miniaturek i co tam jeszcze? Oprócz zrobienia miniaturek, zrobienie jakiejś grafiki na kanał, zrobienie opisu do tych całych filmów, ogólnie nadanie tytułu i tak dalej. Mimo że to wszystko wygląda błaho, wygląda jakby to zajmowało chwilę czasu, to żeby to wszystko razem z sobą połączyć, żeby wszystko zrobić, to mija naprawdę, naprawdę mijają godziny. Później jest jeszcze promowanie tego, wstawianie tego na różne portale, żeby ten wasz materiał można było zobaczyć. Trzeba jeszcze to fajnie jakoś tak wrzucić, żeby w dobrych godzinach, trzeba też wyczuć te godziny i trzeba to wrzucić tak, żeby ktoś w to wszedł, trzeba też dać jakiś dobry tytuł, trzeba to wymyślić i tak dalej, no to naprawdę nie jest też łatwa sprawa. A co do sprzętu, jak kręcić, jak to wszystko ustawić, jaki kupić mikrofon, jaką kupić lustrzankę, jaki komputer do montażu. Zrobiłbym taki filmik, ale to jednak jest sprawa indywidualna i wydaje mi się, że sprzęty, które ja bym polecił, no zbyt wysoka półka cenowa, ja się na tym nie znam, są ode mnie lepsi ludzie, ja po prostu stałem na dobre firmy i na dobre jakościowe i na no, dosyć wysoką cenę, ale jednak jakość jest tutaj dobra. Więc takiego filmu raczej u mnie nie zobaczycie. Wszyscy myśleli, że podam krok po kroku, jak robić, co robić i tak dalej. No nie ma tak łatwo, do tego trzeba dojść samemu. I naprawdę jest to łatwe, ale jest to naprawdę ciężka praca. A tymczasem ja już się z wami żegnam. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Łapki w górę, komentarze, subskrypcje. Piszcie, co o tym wszystkim sądzicie. I piszcie, czy warto jest zostać youtuberem, czy warto jest zostać twórcą. Wydaje mi się, że twórcą. No i pamiętajcie o tym, że macie ode mnie nakaz zadawania pytań pod każdym możliwym filmem i ogólnie wszędzie, ponieważ szykuje się mój program. Jest już on coraz bliżej, jest już on w drodze. Dziękuję wam jeszcze raz serdecznie za oglądanie. No i do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych filmach. Pa, pa! Mimo że to wszystko wygląda błaho, ale udostępnienie tego, mimo że to wszystko wygląda błaho, zajmuje to, bo nie każdemu jest pisana wielka sława na YouTube oraz wybicie się. Co się kręciło? Nie, ciekawie, ile się kręciło. Nie każdemu jest pisane to, że się uda, a jeżeli chodzi o mnie, nie ma...